wieczór Państwu. Bardzo dziękuję, że Państwo zaprosiliście mnie na tak uroczyste spotkanie, Wasze Święto. My pochodzimy z Krakowa, proszę Państwa. W Krakowie jest duże bezrobocie wśród muzyków. Wybrałem najlepszych. Z prawej strony ode mnie Kazimierz Adamczyk, proszę bardzo. O każdym mogę bardzo dużo mówić. No, niedawno mieliśmy, proszę Państwa, takie wieczorek integracyjny. Pamiętasz to? Ja pamiętam tylko początek. I doszliśmy do wniosku, że gramy razem, proszę Państwa, ponad 30 lat. Wyobrażacie sobie, tyle ludzi nie żyją, my gramy. No. A z lewej strony Marek Piątek, znakomity gitarzysta z Krakowa. Proszę zauważyć, stosunkowo młody człowiek, a już dżentelmen. No tak, no często tak było, człowiek żyje, wszyscy od niego oczekują, kiedy on się przejawi jako dżentelmen, a on nic. Dopiero jak umrze, to zazwyczaj piszą, był dżentelmen. A ten jeszcze żyje. Ma tyle zalet, że na niejeden nagrobek wystarczyło. No, ma taką jedną perfidną wadę, słuchajcie. Potwornie dobrze gra na gitarze. Ja tak do końca nie mogę pojąć, słuchajcie. Ja wiem, że Pan Bóg jest sprawiedliwy i bogatemu daje jedzenie, a biednemu apetyt. A ta dystrybucja talentu, jakaś paranoja. Jedni po 10 godzin ćwiczą dziennie, nic im nie wychodzi, ten prawie nic nie w życiu, wszystko wychodzi. Oszaleczmy. Lepiej o sobie powiem. Dziękuję, u mnie wszystko dobrze. Jestem w takim okresie swojego życia specyficznym. Słuchajcie, 2 lata temu ukończyłem 75 lat i jeszcze nie skończyłem chodzić. Bo ja nie wiem, ile się obchodzi 75 lat. Po raz pierwszy mam, słuchajcie, dobra, wcześniej tego nie miałem. I z tymi obchodami, to wam opowiem, to już kolega do mnie podszedł, że on ten kawał zna, a ja go opowiem, żeby inni też znali, nie? Spotykałem się 50-latki, żeby obchodzić 50-lecie. Jeden z nich mówi, słuchajcie, ale tylko w restauracji Złoty Lew, bo tam fantastyczne dziewczyny, obsługują takie dziewczyny, ach, ach. 10 lat przeszło, ci sami ludzie się spotykają, żeby obchodzić 60-lecie. Jeden z nich mówi, słuchajcie, ale tylko w restauracji Złoty Lew, bo tam jest dobra kuchnia. I jeszcze 10 lat przeszło, słuchajcie, ci sami ludzie, żeby obchodzić 70-lecie. Jeden z nich mówi, słuchajcie, ale tylko w restauracji Złoty Lew, bo tam są takie łagodne podjazdy. I jeszcze nie koniec. Za 10 lat taka mniejsza grupa ocalałych 80-latków się zbiera. Jeden z nich mówi, słuchajcie, ale tylko w restauracji Złoty Lew, bo tam nigdy nie byliśmy. Słuchajcie, jak jestem szczęśliwy, kiedy słyszę wasz śmiech. Jak powiedział znakomity filozof Schopenhauer, niestety Niemiec, to, póki człowiek się śmieje, jest szczęśliwy. Jak przestaje się śmiać, już nie mamy gwarancji. Posłuchajcie, to umówimy się. Przez 1,5 godziny ja tu będę siedzieć, wy będziecie śmiać, a ja będę mieć gwarancję, że jesteście szczęśliwi, dobrze? A później możecie radzić sami w swoim zakresie, dobrze? Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o starość, cokolwiek o niej mówić, ona jest nieunikniona. Nieunikniona, prawda? Ale do niej trzeba podchodzić z pewnym dystansem, z poczuciem humoru. Jak powiedział fantastycznie taki francuski z kolei filozof, uwiąd starczy jest piękny, bo jest naturalny.
tym kierunku będziemy iść. A na początku zagramy wam taką pieśń egzystencjalną pod tytułem Jestem tutaj, to znaczy po naszemu Jeszcze zipię. One, two, three, o! Jestem tutaj, witam państwa, bez żadnego oszukaństwa. Przejechałem tutaj bawić was. Jestem chłopem, jakich mało, wszystko powiem, co się działo, bo ja lubię żyć na pełny gaz. Ja był w Pitery, w Odessie i Kalugie, u Kiszyniowie, w Magadanie i na jugie. A w Mielitополе пришлось ставить палат. A co w Крымах, to robię mafa, co wiem ja. A w Мелитополе пришлось ставить палат. Kiedy szalił się ożenić, żeby stan cywilny zmienić, żeby sobie żonkę wziąć raz dwa. Chciał co naleźć taką, aby nie przypominała żaby, taka co podżąży trochę ma. Lecz dowiedzieli się, że chodzi o mnie o szmal, więc wyobraźcie sobie, co to był za bar. Więc dowiedzieli się, że chodzi o mnie o szmal. A co w termach, to robię machwa, co genial. Dowiedzieli się, że chodzi o mnie o szmal. A co w termach, to robię machwa, co genial. My mamy taką bardzo dobrą tradycję. Nie wszystkie zmiany są, nie tylko zmiany są dobre, tradycje, niektóre też są bardzo dobre, słuchajcie. Na początku koncertu my gramy specjalną pieśń dla wspaniałych kobiet. Jak nie będziemy tego zmieniać, prawda? Nie będziemy tego zmieniać. My do tego bardzo poważnie się odnosimy. W Krakowie założyliśmy takie Towarzystwo Miłośników Kobiet. I będziemy się trzymać mocno, żadne gendery nas nie ruszą, słuchajcie. Będziemy walczyć do końca i zwyciężymy. A kobiety, to coś, słuchajcie, to jest tak wspaniałego, słuchajcie. No, ja im dłużej żyję na tym świecie, tym bardziej mnie fascynują kobiety. A mówili, że to osłabnie. To nic, to nic. No. Kobiety, coś pięknego, słuchajcie. Ja kiedyś tak siedziałem, tak myślałem, no skąd się bierze to... Ta wspaniałość, ta kobiecość. No. Ułożyłem taką definicję, kim jest kobieta. Dla mnie kobieta to jest lepszy prototyp człowieka. Tak sobie ułożyłem, tak, tak, tak. I mogę to z łatwością udowodnić. Z łatwością. Pamiętacie z historii, Pan Bóg stworzył człowieka, znaczy mężczyznę. Wyniki są obserwowane. Taki Żyd kiedyś powiedział, jak Pan Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, to ja mu współczuję. A kobieta, słuchajcie, to co innego. To jest prototyp drugiej generacji, słuchajcie. Oni wszystkie te procesy informacyjno-poznawcze mają mocno przyspieszone, prawda? I dlatego my mamy trudności z komunikacją z kobietą. Widzieliście, jak taki facet słucha, jak dwie kobiety rozmawiają, nie? Po prostu nie nadąża, bo to jest starszy prototyp. Nie przerabia, nie? Taki rozżalony mąż, pamiętam, tak do żony mówi: ty do mnie mówisz jak do idioty. A żona mówi: ja do ciebie mówię, żebyś zrozumiał. Nieraz, słuchajcie, jak kobieta coś powie, to normalny mężczyzna to musi mieć jakiś czas, żeby pokumać, o co jej chodziło. Tak nie od razu, prawda, nie od razu, naprawdę.
Ja sam to przeżyłem kiedyś. Taka moja znajoma tak do męża tak powiedziała: tobie jest dobrze, bo ty masz mnie. A ja jestem samotna. Słuchajcie, przez 2 tygodnie usiłowałem zrozumieć, o co jej chodziło. Co ona chciała powiedzieć? Nie? A powiedziałem żonie, żona mówi, wszystko jasne. I to jest różnica, nie? A to nam powiedział niedaleko Tomaszowa Lubelskiego, nie? Policjant zatrzymał kobietę. Nie, źle powiedziałem, nie. Bo kobiety zatrzymać się nie da. Policjant zatrzymał samochód, w którym ta kobieta się znajdowała w tamtej chwili, prawda? No, no jak on zatrzymał samochód, no ona też się zatrzymała, bo to jest prawo fizyki, prawda? I on do niej mówi, proszę, te dokumenty samochodu, prawda, prawo jazdy. No. A każda kobieta, jak wiecie, ma swoją torebkę. I ona tą torebkę wyjmuje i zaczyna w tej torebce szukać. Szukała jakiś czas w tej torebce, później patrzy na tego policjanta i mówi: proszę pana, ja dzisiaj jestem w innych butach. Ile razy opowiadam tą historię, tyle razy jestem wzruszony. I dla was, kochane kobiety, musimy zagrać coś wzruszającego, żebyśmy wzruszyliśmy się i wy. Słuchajcie, zagramy coś dla mężczyzn, dobrze? Nie będziemy robić dyskryminacji. Nie będziemy robić dyskryminacji. Żyjemy na razie w częściowo kraju demokratycznym. Częściowo! No tak, trwa sprawdzanie, jaki to jest ustrój. Powstaje, prawda? No a ja myślę, że Polacy, słuchajcie, są tak wspaniałym, twórczym narodem, oni wymyślą taki ustrój, że żaden Europejczyk się nie połapie. Ja kiedy występuję publicznie, zawsze podkreślam, proszę państwa, że mężczyźni też zasługują na miłość, a nawet w niektórych okolicznościach na szacunek. Ja wiem, że nas trudno kochać, jesteśmy tak zwana brzydka pleć. Ja zawsze się pocieszę, że nasza brzydota ma pewną przewagę nad pięknym. Nigdy nie przemija, prawda? Kobieta jest piękna, tak stworzona przez Pana Boga. Kto tego nie widzi, według mnie musi regularnie się leczyć. No.
Jakie przeznaczenie więc ma mężczyzna? To jest bardzo trudne zagadnienie, zresztą skomplikowane bardzo przez samych mężczyzn, bo przez 2000 lat tych różnych filozofii natworzyli, że trudno się połapać. Dlatego tak podejdziemy w sposób uproszczony. Zapytamy, czym w życiu ma się zajmować mężczyzna, nie? Odpowiedź też jest bardzo prosta. Może robić cokolwiek. Tylko nie zawsze chce. Tak, taki mój znajomy, typowy mężczyzna, kiedyś mi powiedział, wiesz co, Leszko, jak fajnie jest nic nie robić, a później jeszcze i odpocząć. On mnie to wyrwał z ust, ja tego sformułowania długo szukałem. Bo to jest nasze takie genetyczne, nawet pierwotny mężczyzna, powiadałem takie jaskiniowiec. Pierwotny mężczyzna, tak leży w jaskini, nie? Obok niego stoi kobieta, wtedy jeszcze żony nie wynaleziono. Kobieta stoi i mówi, co ty robisz? A on mówi, nic. A ona mówi, i wczoraj to samo robiłeś. I nie skończyłeś. I gdyby nie wy, kochane kobiety, byśmy tak leżeli w tych jaskiniach. Nawet bez telewizora. I żadna cywilizacja by nie powstała. Słuchajcie. Ja sobie... O, witam. Jeden gość wychodzi, drugi gość wchodzi. No, słusznie, no. Pierwsze miejsce jest w pierwszym rzędzie. Niech pan siądzie. Niech pan się nie męczy. O, tu jest pan na miejscu. No tak. Tak, proszę państwa. I tak, to lenistwo męskie, to jest niesamowita rzecz. Ja pamiętam taką historię, że jedna żona to miała dość tego swojego męża. Dość. I mówię, zbieraj się, prawda, pakuj się i wywalaj to. A on mówi, nie spakujesz mnie? A żeby mężczyzna zaczął coś robić, słuchajcie, to musi mieć tak zwane środki. Jak nie masz środków, to co robi mężczyzna? Nic. Szuka środków, żeby zacząć coś robić. I dla was, kochani mężczyźni, zaśpiewamy taką pieśń, takie kręgo kulturowe, gdzie środki nie były ostatnim celem życia. Oj nie. Oj nie był. No naprawdę. Oj nie był. Nawet powiedziałem, że w tych środkach, w tych, przepraszam, kręgo kulturowych umiera staruszek. No staruszkowie niestety we wszystkich kręgach schodzą regularnie, ale to jest opowiastka. Umiera staruszek, obok niego stoi żona i lekarz. I żona mówi do lekarza, panie doktorze, ja się bardzo denerwuję, on wczoraj miał 39, dziś on ma 40, ja się boję, że jutro on będzie miał 41. A ten umierający staruszek, słuchajcie, otwiera jedno oko i mówi, jak dojdzie, do 41 to sprzedać. Znacie sobie, że męskość sobiego nie opuściło nawet na łożu śmierci. A piosenka jest bardzo wesoła, przedwojenna, w takim dziwnym języku, który przed wojną Zielnicy Kazimierz był bardzo popularny. Bei mir bist du schön, bei mir hast du kein, bei mir bist du eine Rauter Welt. Bei mir bist du geht, bei mir hast du it, bei mir bist du teure Finger. Wir scheinen weit, aber komm schon gewohnt, nein, mit mir, kein sei alle aus. Gekalippen, schäbe, dicke, dack, dicke, 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 dau. Bei mir bist du schön, bei mir hast du kein, bei mir bist du eine Rauter Welt.
I w ten oto naturalny sposób, proszę Państwa, zbliżyliśmy się do miasta Odessa. Proszę się nie uśmiechać, bo przed wojną spotyka się dwóch mieszkańców Odessy. Jeden mówi: Mojsze, jak ty myślisz, ile jest Żydów w mieście Odessy? Ja myślę około 100 tysięcy, a reszta to są Żydówki. Wspaniałe miasto Odessa. Tam wszystko się zaczęło w latach 20. W Odessie. Taki gość wyszedł na ulicę Dyrebasowską, to jest główna ulica miasta Odessy, i zaczął tak intensywnie myśleć o kiełbasie, że naokoło zaczął się zbierać psy. Fakt udowodniony historycznie. Byliśmy w Odessie nieraz, fantastyczni ludzie, wszyscy są piśmieni, tylko nie mają na czym pisać. I robią takie różne napisy wspaniałe. Widzieliśmy taki napis w autobusie, zaś nam się spodobał, pamiętasz, był tak napisane: żebyś tak dojechał, jak zapłaciłeś.